Najbardziej zapamiętałem ten moment, kiedy jako kardynał jeszcze krakowski święcił mnie na biskupa w katedrze gorzowskiej, wygłaszając wtedy też kazanie na temat posłannictwa biskupa i mocy Ducha Świętego, bo to było uroczystość świętego Szczepana, w przekazywaniu Bożego Słowa. To było takie spotkanie już jakby bezpośrednie i bardzo braterskie, bo przez święcenia włączył mnie do grona biskupów polskich. I wtedy przy stole też składał życzenia i twierdził, że zostałem właśnie wyświęcony w tym samym roku życia, co on, czyli w 1938 roku. Poza tym wielokrotnie jeszcze spotykałem się z Ojcem Świętym, zwłaszcza w czasie wizyt jego w Polsce, kiedy przybywał. Starałem się uczestniczyć prawie we wszystkich spotkaniach, ale także kiedy byłem w Rzymie, byłem także na synodzie biskupów w 1990 roku, uczestniczyłem przez cały miesiąc, więc było bardzo wiele okazji do tego, żeby spotykać się i przypominać to wydarzenie, które miało miejsce w Gorzowie, bo wtedy były warunki klimatyczne bardzo ciężkie, było ślisko i było trudno dojechać. Ciągle to mi papież przypominał, jak trudną drogę miał do Gorzowa 26 grudnia 1973 roku. Do tego spotkania przygotowywaliśmy się prawie 2 lata i papież otrzymał taką specjalną też informację, bo trzeba było się przygotować do tego spotkania, podając temat, jaki miał papież omówić. Myśmy podali temat świadectwo wiary męczenników międzyrzeckich, pierwszych męczenników polskich. I na ten temat właśnie papież mówił. To, co uderzyło szczególnie nas i papieża także, to była ogromna radość. Nie tylko, że przybyło blisko 400 tysięcy ludzi, ale był nieprawdopodobny entuzjazm. Właściwie od nas się zaczął taki entuzjazm przy powitaniu papieża, a potem bardzo uważne słuchanie jego przekazu. Potem był także z wizytą u grobu biskupa Wilhelma Bluty, z którym się bardzo przyjaźnił jeszcze w czasie, kiedy był biskupem tutaj w Krakowie, czy potem kardynałem. To utrzymywali bardzo bliski kontakt ze sobą, bo mieli takie wspólne 3 tematy, które bardzo żywo interesowały ich i nim się zajmowali. To był problem duszpasterstwa, małżeństw i rodzin. Następnie organizowanie grup parafialnych, zwłaszcza Caritasu, ale także grup duszpasterstwa rodzin w parafiach. I trzecia sprawa to także formacja duchowieństwa. W tych 3 tematach bardzo blisko współpracowali, należąc zresztą do wspólnej komisji. Obydwaj należeli Komisji Duszpasterstwa Rodzin, a także i innych komisji, do których także biskup Luta należał i współpracował razem wtedy z biskupem Wojtyłą, a potem kardynałem Wojtyłą. Jestem wdzięczny szczególnie za to, że był człowiekiem
nieprawdopodobnej takiej żarliwości w modlitwie, człowiekiem oddanym bez reszty Bogu, i o tym Bogu świadczył swoim świętym życiem, pełnym oddania, ale przede wszystkim za to, że głosił prawdę nie tylko o Bogu, ale głosił prawdę o godności człowieka. I wydaje się, że to była jego taka szczególna misja, żeby przypominać, że człowiek nie jest rzeczą, nie jest jakąś czymś, czym można sobie dowolnie gospodarzyć, jak rzeczą, ale że człowiek jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Pana Boga i rzeczywiście należy mu się cześć i szacunek jako, ze względu na tę godność. To jest najbardziej chyba tak mocno jego nauka, zwłaszcza w dziedzinie obrony życia nienarodzonych, ale także ludzi chorych, starszych. To jest taki autentyczny humanista chrześcijański, który czerpał z Ewangelii miłość boską i ją wcielał w życie przez swoją naukę, jaką głosił, ale także i swoje postępowanie. Wydaje się, że najbardziej chyba dzisiaj jest potrzeba przypominania konieczności oddania się, powierzenia Bogu, dlatego że poszliśmy bardzo daleko w kierunku bezbożności, takiego samozadowolenia, że sami się zbawimy. Podczas gdy papież bardzo mocno podkreślał, tak zresztą jak Chrystus to czyni, że bez Boga ani do proga. To jest jedna rzecz. Druga, to chce nam przypomnieć papież także godność człowieka. Ona jest dzisiaj bardzo sponiewierana. Nawet w tym fakcie, że nie są niektóre te rejony czy państwa zdolne do tego, żeby zabezpieczyć opiekę zdrowotną dla wszystkich ludzi, tylko segregują dla ludzi, którzy są już powyżej 70 lat, oni nie otrzymują żadnej pomocy, oni mają umrzeć i tylko pewna grupa ludzi młodych może żyć. Jest to świadectwo takiego podejścia typowo pogańskiego, które było w Grecji, kiedy wyrzucano dzieci niepełnosprawne i tak dalej. To były sytuacje, w tamtym czasie nazywano je barbarzyńskimi. I do pewnego stopnia jakby te czasy barbarzyńskie wracają, że człowiek, zwłaszcza niepełnosprawny, dziecko niepoczęte, nie ma zapewnionego bezpieczeństwa i opieki należnej, dlatego że stał się człowiek bardzo samolubny, egoistą i myśli tylko o sobie. I to jest bardzo niebezpieczne dla współczesnej epoki. Zresztą zawsze człowiek miał takie tendencje, ale dzisiaj to najbardziej chyba jest groźne.